ludzie zatrzymują się, reagują bardzo pozytywnie. Po zakończonym fragmencie muzycznym są oklaski, podchodzą, pytają skąd pomysł, żeby tu grać, jak to się dzieje, że trafiamy w takie miejsce jak Galeria Handlowa. Reakcje są bardzo pozytywne. Bardzo dobrze się czuję tutaj, grając na dworcu. Na szczęście gram muzykę improwizowaną, więc mogę jakby próbuję się dostosować do sytuacji, do ludzi przechodzących, do tych komunikatów. Naprawdę potrzebna jest taka akcja i bardzo się cieszę, że Wrocław będzie europejską stolicą kultury i zamierzam czynnie uczestniczyć nie tylko w jedzeniu, ale też w kulturalnych wydarzeniach ESK. Bardzo mi się podoba to, że ta wystawa została bardzo klarownie zrobiona i wydaje mi się, że jest to na tyle czytelne, że każdy, nawet nie architekt, znajdzie swoje ukochane miejsce. Wrocław z perspektywy muzycznej jest bardzo rozwiniętym miastem, tu się bardzo dużo dzieje i dla muzyków i wokalistów i dla każdego, kto może grać, jest bardzo dużo takich organizowanych jam session, gdzie można poznać się wielu fajnych ludzi. Ceremonia przebudzenia, wszystkie te pochody, cztery duchy Wrocławia, brzmi to właśnie dosyć tak tajemniczo.